Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj, moi drodzy, karta dnia na dzień 3 listopada 2021. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania. Tarot, proszę, daj radę, wskazówki na dzień 3 listopada, karta dnia. Co będzie się działo? Ja Was oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam, moi kochani. No i mamy dziewiątkę monet na tą chwilę, ponieważ dzień to jest tak jak chwila w życiu, moi drodzy, bardzo szybko mija. Cóż można powiedzieć? Jest poprawa sytuacji finansowej. Było gorzej, jest lepiej i zapowiada się jeszcze lepiej. Przy dziewiątce monet czujemy się spełnieni pod wieloma względami. Czujemy się spełnieni finansowo, zawodowo. Czujemy, że rozwijamy się, idziemy do przodu. Jesteśmy panami swojego życia. Wiele już osiągnęliśmy. Możliwe, że tego dnia otrzymamy jakieś dodatkowe właśnie informacje na temat finansów. Ale też, moi drodzy, może być tak, że w ten dzień, moi kochani, będziecie kupować coś dla siebie, dla domu. Powiększa się Wasza jakaś kolekcja, może zmienicie firanki czy zasłony, może też, moi drodzy, dokupicie sobie coś do domu, o czym marzyliście, będzie to Waszym spełnieniem. Zrobicie może porządek w ogrodzie czy na balkonie, dokupicie sobie kwiatów, będziecie czuć się komfortowo. Możecie oczywiście tego dnia być bardzo chwaleni również, bo tutaj są pozytywne informacje w Waszym kierunku. Możliwe, że będziecie sami dla siebie dobrze, kupicie sobie jakiś prezent. Jest tutaj poprawa w Waszym wyglądzie, w Waszym domu, ale też w myśleniu. Działacie lepiej i tutaj idzie ku lepszemu. Każdy dzień niesie już poprawę. Także, moi drodzy, ja myślę, że to spełnienie przyszło, ponieważ Wy sobie na to zapracowaliście. Czy w Waszej pracy, czy w Waszym domu macie spełnienie, poczucie radości, zadowolenia i, moi drodzy, czujecie, że żyjecie przy tej karcie. O, powiem tak. Duża poprawa, bardzo lubię dziewiątkę monet, tak samo jak i dziesiątkę, jest to materia, ale taka pozytywna, moi drodzy. Wy działacie też dla siebie, ale też chcecie upiększyć ten dom, czy ogród, balkon, nie tylko dla siebie, ale też dla innych, żeby cieszyło oko także inne osoby. Także, moi drodzy, może być mniej czasu tylko przy tej karcie na miłość. Bo jest taki aspekt, który mówi, że przy dziewiątce monet, że czasem mam wszystko, tylko chciałabym być kochaną, kochanym. Mało czasu, ponieważ nie jesteśmy zajęci pracą w tych czasach, tak jak wiadomo, ale, moi drodzy, nie martwcie się, tutaj jest ogólne spełnienie. Miłość jest, tylko troszeczkę może czasem właśnie brakować nam odrobiny więcej czasu. Także ja pozdrawiam bardzo serdecznie. Myślę, że też zdrowotnie bardzo tutaj ciekawie. Nie będziemy mówić o chorobach, moi drodzy, zbytnio, ponieważ dziewiątka monet mówi o genetycznych jakichś takich chorobach związanych z komórkami, które przechodzą z pokolenia na pokolenie, ale, moi drodzy, to nie jest najważniejsze, aby tutaj uprzykrzać, ponieważ jest energia, płynie energia zdrowia. I tego się trzymajmy, moi drodzy, mniej może aspektów takich zdrowotnych, choć czasem warto poruszyć, jak są jakieś zagrożenia. Oczywiście, jeśli będę coś takiego wyczuwała, będę Wam mówiła, jeśli będzie płynęła bardzo dobra energia z danego dnia, z danej karty, moi kochani, to ja będę przekazywała Wam jak najlepszą, najcieplejszą energię. I tutaj Wam taką energię przesyłam. Do usłyszenia, moi drodzy. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.